Ania nie jest moim waszym gościem i chyba też mogę na tym poprzestać. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. A takie pierwsze pytanie, które chciałam ci zadać, a to właściwie mi mój syn sprowokował, Max, który słuchał ostatnio piosenki Agnieszka. Ile lat ma Agnieszka już? Ile lat ma Max? <laughs> 12. A no to jest trochę młodszy od Agnieszki. No Agnieszka. Dwudziestkę już skończyła chyba. To już taka pełnoletnia i to no już, taka, i już taka dorosła dziewczyna dorosła się zrobiła. Dziewczyna. Kiedy to minęło? No ale fajnie, że po ten utwór sięgają młodzi ludzie. Kolejne pokolenie mhm. zna Agnieszkę, śpiewa na koncertach. To jest bardzo miłe. No właśnie, kolejne pokolenie. A nie masz już czasami dosyć Agnieszki? Była kiedyś, a może był jakiś taki etap w swoim życiu, że po prostu powiedziałeś nie, nie będę więcej tego śpiewała? Pytam tak. o to, bo czasami jak się wykonuje, no, hmm. wy macie taką specyfikę też w pracy. Ludzie kochają pewne utwory, są tak przywiązani do nich, że po prostu jest niemożliwością, żeby wykonać tak. koncert bez, bez piosenek i takich hmm. utworów, które po prostu no, no, są przypisane usłyszeć. do, do tak, konkretnego do... artysty. Jest coś takiego. <laughs> Ale ja jestem z tych artystów, którzy nie obrażają się na swoje przeboje. Ja bardzo się cieszę, że mam te przeboje i że mam coś śpiewać na koncertach. I że ludzie czekają na, na konkretne piosenki. Mhm. Z Agnieszką no, była, miałam przerwę, musiałam odpocząć od Agnieszki, ale myślę, że to było sprowokowane bardziej emocjami związanymi z rozstaniem z zespołem łzy niż z samym utworem, bo ten utwór był przełomowy i ja lubię do niego wracać tym bardziej, że razem z moim zespołem aktualnym. A mam zespół no, naprawdę wyśmienitych muzyków, eksperymentujemy, bawimy się tymi utworami, odkrywamy je na nowo, proponujemy je w nieco innych wersjach. I, i dzięki temu ludzie, którzy przychodzą na koncerty, jednocześnie czują i odbywają tę swoją sentymentalną podróż. Ale mają też to poczucie świeżego jakiegoś tchnienia i to zawsze staram się robić, żeby jednak trochę odświeżać i uatrakcyjniać sobie dźwięki, które już doskonale znam. Czy jest ta w przypadku Agnieszki, akurat, bo oczywiście jakich utworów jest o wiele więcej? Jest ta dorosła dziewczyna w, w młodszej wersji, rozumiem, czasami. A był taki moment, to zawsze mnie też interesowało. Zauważyłam to po tym, jak zaczęłam jeździć z książką, którą wydałam. No i okej, okay, pierwsze spotkanie, drugie, trzecie z publicznością. Człowiek jest taki bardzo podekscytowany, no bo to jakby trochę inna specyfika mm -hmm. wystąpień niż, niż ta, którą mam na, mam na co dzień, ale złapałam się na tym, że ja na każdym spotkaniu, tego nie powinnam teraz mówić głośno, ale praktycznie mówisz to samo. Tak. I ktoś mi powiedział tak, no ale czym ty się martwisz? Mówi, no przecież jak aktor występuje w teatrze, no to też mówi pewną, no, pewien dialog, mm -hmm. tak, no, no nie dodaje sobie, nie opisuje jakichś innych sytuacji. No z wami jest też podobnie, chociaż wiadomo, tak, że no utwory są te same, słowa są, są te same. Wydawało mi się to dosyć się męczące. Później już nie, bo to jest kwestia poprzestawiania sobie w tak. głowie, Ale czy miała się takie momenty, przy utworze Agnieszka, ale może być in, przy innym utworze, że trochę gdzieś tam próbowałaś zmienić tekst albo mimochodem to tak się wydarzyło, bo może już czasami nieraz te utwory się śpiewa, śpiewa, śpiewa i wykonuje dla publiki, mm -hmm. a szanujemy publiczność, ale czasami już gdzieś tam, nie wiem, albo się zapomni, albo. Ale ja też zauważyłam na przestrzeni lat, że publiczność bardzo lubi takie akcje spontaniczne i czasami jakaś konkretna sytuacja skłania mnie do tego, żeby delikatnie zmienić tekst. Ale to są delikatne zmiany, takie bardziej puszczenie oka, niż jakaś taka drastyczna zmiana, która zmienia w ogóle sens piosenki. Myślę, że to też nie jest wskazane. Wiem też, że ludzie bardzo często przychodząc, ja zresztą widzę też po sobie, kiedy jeżdżę na koncerty innych artystów, że no, czekam jednak na ten konkretny utwór, i nieraz jest tak, że kiedy artysta proponuje go, i to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo artysta proponuje go w innej odsłonie muzycznej, no to publiczność może być rozczarowana, no bo ona czekała na tę Agnieszkę, o której rozmawiałyśmy już tak pociągniętej, tak, w której mamy dżyn, 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 a ja nagle tutaj bawię się dźwiękami i proponuję zupełnie coś innego. Więc to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, ale sądzę też, że to jest bardzo ważne, że publiczność czuje, że ja ciągle się bawię, że nie czuję rutyny, że, że potrzebuje tej energii, żeby dać ludziom tę energię później ze sceny. Więc to wszystko da się jakoś sensownie po, poskładać. O muzyce będziemy doświadczenia, jeszcze to Tutaj jest, zobaczcie, płyta Ania Wyszkoni z Cegieł i Łez. Tak. A propos Łez. Najnowsze dziecko. Teraz, najnowsze dziecko pije do, do dawnego zespołu. muzyce porozmawiamy, ale chciałam Trochę jeszcze wrócić do tych zdecydowanie młodszych lat, bo zdziwiła mnie informacja. Nie znałam tego faktu z twojego życia, może dlatego to mnie trochę zdziwiło, że zostałaś Miss na latek. Ojej, kiedy to w było? gminie! I teraz uwaga, bo na pewno przekręcę gdzieś sobie tutaj ja ci zapisałam. Podpowiem. Krzyżanowice. O, Krzyżanowice, dobrze. Tak, ja bardzo zawsze lubiłam scenę i zawsze mm. korzystałam z każdej okazji właściwie i kiedy mogłam śpiewać na akademiach, na tak zwanych apelach w szkole, to, to zawsze się pchałam na scenę. No i kiedy przyszedł ten moment w ósmej klasie i pani zapytała, która z dziewczyn chciałaby reprezentować moją wioskę Tworków, no to, to ja po prostu od razu się zgłosiłam. No miałam zawsze taką naturę, że, że lubiłam ten swój czas na scenie. Um, i, I no tak, Kiedy udało mi się ten tytuł smaka? zdobyć. To jest ile, 14, tak? 14-15, tak, tak. 15 lat. Wracam pamięcią do tamtego okresu, bo to dosyć ciekawe wydawało mi się w tym, co, w tym, co gdzieś tam um, zobaczyłam. To tylko raz gdzieś pojawiło się w, w, w jakimś opisie mm -hmm. twojej osoby, więc uznałam, że to dosyć ciekawy może być wątek. A jak w ogóle dzisiaj patrzysz z perspektywy na konkursy piękności? Wiesz, sądzę, że jeśli ktoś czuje taką potrzebę i, i czuje się w tym dobrze, i chce się zmierzyć z taką materią, to powinien taką możliwość mieć. Ja to przecież robiłam z własnej woli, nikt mnie do tego nie zmuszał. Ja się czułam w tym świetnie, miałam frajdę z samego przygotowania się do tego konkursu, bo Wiesz, samo wystąpienie to, no, no powiedzmy, że teraz praktykuję to, ale sam etap przygotowania, co chcę powiedzieć, w jaki sposób chcę się pokazać, te stroje, które wybierałam, sukienki, to, to po prostu była wszystko świetna przygoda. Nie wiem czy, no podejrzewam, że te, te takie profesjonalne konkursy piękności rządzą się zupełnie innymi prawami. No ale też nikt nie każe mi w nich występować, na szczęście. Ale jak wrócisz pamięcią, czy jest coś, co wtedy z tamtego okresu, z tego konkursu piękności, mm -hmm. zapamiętałaś, co ci utkwiło? No bo jakby czasy się zmieniły, prawda? Te konkursy też trochę inaczej teraz wyglądają. Coś, no co, co, co wtedy jakoś tam, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że zrobiło na tobie wrażenie, ale utkwiło mm -hmm. ci w pamięci, może jakiś właśnie etap tego, tego konkursu. Ja pamiętam dość dobrze całe to wydarzenie, bo było ono dla mnie dosyć istotne. Ja też zawsze tańczyłam, więc byłam już pod tym kątem sceny i ruchu scenicznego dość dobrze przygotowana, ale samo wydarzenie oczywiście wiązało się ze stresem, no bo chciałam, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. No, i jestem też perfekcjonistką, i to nieraz mi przeszkadza. To się też przejawia i odzywa we mnie co, co jakiś czas dosyć natarczywie. No i podejrzewam, że wtedy też to miało miejsce, że chciałam się zaprezentować jak najlepiej, co czasem nie pozwala mi się dobrze bawić. Więc muszę sobie w takich momentach przypominać, że nie chodzi o perfekcjonizm, chodzi w życiu o to, żeby być szczęśliwym i robić to, co sprawia radość. Mhm. Pytam o ten konkurs piękności, już kończąc ten wątek, ale sobie wiesz, od razu pomyślałam: mówię, A dlaczego nie poszła tą drogą, tylko jednak wybrała, wybrała śpiew? No? I, 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 I jak to się potem wydarzyło? Ja zawsze kochałam śpiewać. Natomiast mhm. taka nigdy. Że zawsze widziałaś, że będziesz śpiewał? Tak, mhm. tak. Ja jako pięciolatka powiedziałam rodzicom, że będę stała na wielkich scenach, że będę śpiewać, mimo że wiele lat poświęciłam na taniec. No i też moi rodzice poświęcili temu sporo czasu, bo wozili mnie na jakieś próby zespołów tanecznych. Moja mama była dosyć mocno rozczarowana, kiedy powiedziałam, że rzucam taniec, będę teraz śpiewać w zespole nikomu nieznanym i właściwie zaczynam od zera. Ale no w tej chwili ta. Moja artystyczna droga trwa już 27 lat, więc chyba wszyscy się zdążyli z tym jakoś pogodzić i oswoić. No i też zrozumieli, że to była jednak właściwa. Słuszna no. decyzja wtedy. Tak, wtedy. Tak, tak. Sądzę, że po prostu wybierano co roku taką nastolatkę z taką, no nie wiem, może największą charyzmą. Mhm. A jako, że ja bardzo dobrze się czułam na scenie, no, wiedziałam dokładnie, co chcę pokazać, i, i być może to też mi pomogło zdobyć ten tytuł, ale to naprawdę. No, Mam stare, jeszcze dzisiaj te szarfe, stare no, bo, dzieje. O, no proszę. Takie to, to pamiątki jednak. przechowuję, tak. <laughs> A, idąc trochę krok, krok dalej, to potem wszyscy oczywiście wiedzą, że, że był etap zespołu, bardzo ważny zresztą w Twoim życiu, tak. czyli etap Łzy, uh, tak. zespół Łzy. Płaczący. Powiem Ci jedno takie przemyślenie moje, które, które też przyszło mi do głowy: że w momencie, kiedy jest się na świeczniku i się dużo koncertuje i tak dalej, i ten zespół przecież był bardzo rozpoznawalny, no, to cała Polska, właśnie chociażby śpiewała Agnieszkę czy wiele jeszcze innych utworów, żeby zrezygnować, z takiego zespołu, to trzeba mieć taką duszę, nazwijmy to tak, wojowniczki i postawić wszystko na, na jedną kartę w kontekście, czyli na siebie, tak, na, na, na swój wokal, na, Wiesz, to może na być odejście. Powod. Innym powodem może być po prostu dojście do ściany. I w moim przypadku w dużej mierze zdecydowało o tym moim odejściu właśnie zdecydował ten brak perspektywy wspólnej nam się po prostu emocjonalnie drogi rozjechały, byliśmy w innych miejscach, jeśli chodzi o wrażliwość muzyczną. Ja byłam po nagraniu pierwszej płyty solowej i chciałam po prostu czegoś więcej. Otworzyłam się na współpracę z innymi ludźmi. My byliśmy taką grupą bardzo hermetycznie, wręcz zamkniętą. Mieliśmy swoją salkę prób, tam wszystko tworzyliśmy. Nie dopuszczaliśmy nikogo właściwie do tej naszej twórczości. A z czego to wynikało? To wynikało z... In... rozumiem, że z... skoro ty chciałaś się rozwijać, inni nie, to rozumiem, że to wynikało z decyzji, czy jakiegoś takiego nastawienia innych członków. Myślę, że po prostu w pewnym momencie nie było nam już razem po drodze i to, to jakby w porządku, ale sądzę, że to, że byliśmy tak zamknięci w pewnym momencie, było spowodowane tym, że nikt nie chciał nam pomóc na początku. I my po prostu musieliśmy się trochę uzbroić i robić wszystko po swojemu, jednocześnie założyć jakiś taki pancerz i iść do przodu mimo przeciwności losu. I to nam się w pewnym momencie naprawdę udało. Mieliśmy Agnieszkę, mieliśmy oczy szeroko zamknięte, więc później pojawił się taki brak zaufania. Bo dlaczego teraz mieliby pomóc, prawda? Albo my w tym, no my mieliśmy kontekście. taką sytuację, że wysyłaliśmy płyty do, do wytwórni fonograficznych, dostawaliśmy odpowiedź, że nie są zainteresowani, a, a w kopercie była nawet nieotfoliowana płyta. I nagle, kiedy pojawił się sukces Agnieszki, wszystkie te wytwórnie do nas zapukały. Ale my byliśmy już jakoś tak zablokowani. Sądzę, że no postanowiliśmy jednak iść tą naszą drogą. Nie wiem, czy to była słuszna decyzja, no ale taką podjęliśmy. widzę, co mówisz. To są zupełnie inne lata, ale mm -hmm. parę tygodni temu był tutaj Paweł Domagała, który powiedział e, podobną historię, mm -hmm. to znaczy, że nikt nie wierzył. On wysyłał swój utwór single, no bo teraz to raczej się wydaje single, e, e, prawda? Trochę jakby ta optyka wydawania i patrzenia też się zmieniła i mówi, że wszystkie rozgłośnie akurat powiedziały, nie no, nie, to nie jest utwór mainstreamowy i tak dalej, dopiero tak. kiedy utwór szedł wysoko w, w necie, no to wtedy on powiedział, że nagle napisał nowy mainstream, prawda? Ja mówię mhm. w kontekście tego, co, 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 co też mówisz, gdzie przerobiłaś tą sytuację o wiele wcześniej. Mm, no sądzę, że ta sytuacja może być postrzegana podobnie, ale były to zupełnie inne czasy. Mhm. Tak jak mówisz, teraz pracujemy singlami. I no bardzo często spotykamy się z taką opinią, że to, to nie jest utwór radiowy. Ale jaki to jest utwór radiowy właściwie? Bardzo często zdarza się tak, że publiczność po prostu decyduje innymi. kategoriami. Tak bo ogląda ten utwór, w, bo słucha tego utworu w internecie i ten utwór po prostu sam się nakręca, artysta rośnie w siłę. No i wtedy te, te radia ulegają tej presji. Mhm. Ale bywa też tak, że nagrywam piosenkę, wydaje mi się, że ona jest właśnie radiowa, a potem okazuje się, że, że wcale nie. A czasem jest też odwrotnie, wydaje mi się, że Coś zupełnie nie ma prawa zaistnieć w radiach, a okazuje się, Dziś że. klika to wszystko, prawda? Tak, to I, działa. I, i... A specyfika Waszego zawodu, Twojego zawodu jest o tyle trudna, że to nie jest właśnie księgowe. 2 plus 2 równa się 5, i to jest bardzo łatwe do pomierzenia no tutaj i wyliczenia. Się nie, da myśleć. nie da się myśleć, to jest raz, że to są zawsze subiektywne oceny wielu ludzi, między innymi też oczywiście publiczności. I to ze swoim perfekcjonizmem, jak powiedziałaś, że wszystko musisz mieć dopięte na ostatni guzik, czyli rozumiem, że płyta przygotowana musiała być dopracowana do, do perfekcji, czy, czy dany single, nie przyjmuje się czasami albo. Akurat nie ta piosenka wybija się, tylko jak ty sobie z tym radzisz? A może sobie nie radzisz? Może, może dalej po wielu latach na, na scenie są to mom momenty, które trzeba jednak dłużej przepracować? Wiesz co, sądzę, że to jest już kwestia też doświadczenia i takiego zrozumienia, bo był taki moment w moim życiu, kiedy bardzo trudno było mi się pogodzić z tym, że jestem. Na takim etapie, że już nie jestem tą świeżynką, już nie jestem taką wiesz, postacią na scenie, którą się odkrywa, tylko jestem już tak znana i już tak no, wręcz można powiedzieć, że no, można się czegoś po mnie spodziewać. I to był dla mnie trudny moment, bo ja lubiłam ten moment, ten, ten etap, kiedy no, byłam taką dziewczyną, która nagle. Spadła jak z kosmosu. I mhm. kto to jest, i co to za zespół. I, i, I to było ciężkie, ale to jest kwestia poukładania sobie tego w głowie. I zrozumienia, że ok, mam teraz to swoje miejsce, mam swoją publiczność i do tej publiczności chcę trafić. Ja już nie jestem z tego młodego pokolenia i z jednej strony myślę sobie, że to może być trudne. No bo chociażby młodzież jednak w internecie grzebiąc, szukaj innych wykonawców. Ale z drugiej strony doceniam to, że mam swoją publiczność, która kupuje bilety, które, która kupuje płyty, która przychodzi na moje koncerty i chce mnie słuchać. I to jest publiczność wierna, która zostanie ze mną. Na wiele, wiele lat. Ja to widzę po moich dzieciach, po mojej córce szczególnie, która ma 11 lat, i ona potrafi z dnia na dzień zrezygnować ze śledzenia poczynań swojego ulubionego artysty na rzecz kolejnego ulubionego artysty. I Miem, to nie jest taki znak czasów, że no tak. trochę nie podąża się jak my kiedyś, tak mi się Aha. wydaje, że za swoimi ideola, idolami, też jak oni się właśnie zmieniają, też dojrzewają i wykonują, ich muzyka też się zmienia, tak? czy aktorstwo w zależności od zawodów. Tylko, że dzisiaj właśnie to, ta zmienność jest dosyć ciężka dla, dla artysty, bo nagle dzisiaj cię obserwuję na Instagramie, tak. <laughs> za chwilę cię nie obserwuje. To, to jest właśnie ten wyznacznik. No bo Po pierwsze, to jest bardzo łatwe kogoś po mhm. prostu odobserwować, będąc no jednak w sieci anonimowym. Po drugie, jesteśmy atakowani tyloma bodźcami z, ze wszystkich stron, tyloma dźwiękami, obrazami, że trudno się skupić na czymś konkretnym. A wydaje mi się, że jednak przede wszystkim brakuje nam Pewnego rodzaju tajemnicy. Kiedyś artysta na scenie był pomnikiem, był właśnie tajemnicą, którą się odkrywało przez wiele lat, którą ten artysta odkrywał nam poprzez swoje utwory. Dzisiaj mamy social media. Bez nich. No, no ciężko jest y, funkcjonować. funkcjonować. Chociaż ostatnio mnie też zdziwili młodzi niektórzy wykonawcy, hmm. którzy nie epatują swoim życiem prywatnym y, właśnie w social mediach, czyli udzielają często. Wywiadów, żeby zachować, czyli wracają do tych takich, bym powiedziała, trochę pierwotnych wzorców, o których mm -hmm. Ty mówisz, żeby zachować tą swoją tajemnicę i całkiem nieźle na czy tym czy? jednak wychodzą. Ale myślę, że to jest jednak niewielka, czy garstka tych osób w porównaniu z tym, w jaką stronę to wszystko zmierza. T tak, myślę, że też nie każdy może sobie na to pozwolić, mm -hmm. bo tak jak mówisz, jest garstka artystów, którzy są um, tak. Um, Ciekawi muzycznie, że nie muszą mówić o tym, gdzie jadą na wakacje, gdzie aktualnie się znajdują i, i, i właściwie co jedzą na śniadanie, ale u wielu te proporcje wręcz są zaburzone i nie ma podstawy muzycznej, nie ma tego tych fundamentów, a jest dużo wokół. Dużo fajne. I na tym mhm. też można jakoś tam zbudować tak zwaną karierę. Kwestia tego, co się komu podoba i, co, i czego ktoś oczekuje. Ja należę do tych, którzy sądzę, znaleźli równowagę. Daję moim fanom troszkę tak zwanej prywaty, ale mam swoje granice i chcę przede wszystkim być znana z dźwięków. Mhm. Wspomniałaś się, że długo funkcjonujesz na scenie. Co oczywiście nie trudno patrząc chociażby przez pryzmat utworu Agnieszka, o którym wspomniałyśmy na początku też i policzyć. Ale to ma swoje bardzo duże plusy dlatego, że przy tej zmienności, która dzisiaj jest, jest dużo gwiazd jednego sezonu, tak. dwóch sezonów i tak dalej. Dzisiaj słyszymy o nich, za chwilę nikt o nich nie pamięta, również i młodych, mm -hmm. tak, młodych artystów. Otrzymanie się na scenie przez tyle lat jest dzisiaj czymś, co trudno osiągnąć. A, I trzeba też znaleźć na to swoją e, pewnie receptę e, i jakieś e, no, wyjście w, w mm -hmm. tej sytuacji, kiedy tak wszystko się, wiesz, zmienia i też nie wszystkim to się udaje. Wiesz co, może tak zawsze było. Właściwie tak sobie myślę, że kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z muzyką i z zespołem muzy, też byli to, ile artyści, miałam 16, 16 lat, też byli artyści, którzy pojawiali się na jeden sezon, mieli jeden przebój, potem znikali. Dzisiaj, no zdarza się, że nikt o nich nie pamięta. Tylko, że tych artystów było stosunkowo mniej. No bo dzisiaj każdy może nagrać piosenkę. Kiedyś trzeba było zainwestować jakieś pieniądze, żeby pójść do studia, trzeba było umieć jakoś grać i jakoś śpiewać. Dzisiaj wszystko za nas mogą zrobić maszyny. Mhm. Są wokalistki, które na żywo nie potrafią czysto zaśpiewać, wszystko dzieje się w studiu dzięki technice. No, technice. No mamy auto -tuna, który potrafi zdziałać cuda, więc te umiejętności nie są tak wymagane. Poza tym każdy może zrobić sobie mini studio w domu i nagrać piosenkę na komputerze, potem wypuścić ją do sieci, siedzieć i czekać, co się wydarzy. Kiedyś to ale wrócę, nie było takie proste. Wrócę do tego, co powiedziałaś, bo to też ciekawy wątek, a propos tych wszystkich ulepszaczy, które mamy, bo technika generalnie powinna nam w życiu pomagać i pomaga, ale są potem różne skutki. Mówię o tym, czy nie odczuwasz, że trochę ten zawód artysty zdewaluował się. Ja to widzę na mhm. przestrzeni wielu innych zawodów, między innymi zawodu prezentera, prawda, dziennikarza tak. i tak dalej. Każdy teraz może powiedzieć, że jest dziennikarzem, wystarczy, że zada jakieś pytanie, przeprowadzi jakiś w jego mniemaniu wywiad uh -huh. i jest już, uh -huh. uważa się, że jest dziennikarzem, chociaż to słowo było zarezerwowane kiedyś, dla naprawdę dla ludzi, którzy osiągnęli dużo w tym zawodzie i musieli wiele szczebli y, 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 przejść. Nie masz takiego wrażenia, jeżeli masz, czy to ci nie wkurza tak po ludzku? Czasem tak, ale wiesz, no po co się denerwować takimi sprawami. Świata nie zmienię. Mogę robić tylko swoje i na tym się po prostu koncentruję. Ale mam świadomość tego, że dzisiaj zawód muzyka jest zawodem bardzo trudnym, bo jest grono artystów, którzy występują z podkładem i nikomu to nie przeszkadza. Zdarzają się nawet artyści rangi światowej, którzy mają ogromną oprawę wizualną, przepiękną i wychodzą na scenę sami. I, I nikt się nie zastanawia nad tym, gdzie jest zespół. Ale ja jednak mam tutaj dosyć tradycyjne podejście dla mnie zespół ma ogromną wagę. I też jak jeżdżę na, na koncerty innych artystów, oczekuję tej muzyki na żywo. Mm -hmm. e jest wiele momentów e, takich, bym powiedziała, zwrotnych w, e, twoim, w Twoim życiu. Dotknęłam tutaj odejście z zespołu łzy. Mm -hmm. Sama właściwie mi powiedziała, że nie wiesz, czy to była słuszna decyzja. A tak dzisiaj z perspektywy czasu skłaniasz się ku temu, że jednak bardziej słuszna, czy nie? Nie, no zdecydowanie słuszna. Ja wtedy też wiedziałam, że to jest słuszna decyzja, bo ja się po prostu już męczyłam. A mam jedno pytanie też jeszcze, a propos, a propos tego, być. pytanie go nie no, pytaj, ale e, bo często jest tak, że jak. E, no jesteśmy w czymś, w jakimś projekcie. Ja mówię mm -hmm. teraz o Twoim zespole, który koncertuje. Utwór goni przebój, goni przebój, mm -hmm. prawda? Że jednak czasami ludzie z boku, ale Twoi bliscy znajomi, no być może podpowiadali, że nie, no Anka to jest oczywiście. zła decyzja, co Ty robisz? Teraz wystartuj. A, nie od zera no bo nazwisko jest znane zresztą uważam że każdy zespół napędza jednak wokal prawda ale mhm. jednak y, y, to jest zupełnie znaczy zbudować swoją markę od początku to jest też trudne zadanie tak. to był moment po prostu bardzo ryzykowny dla mnie i ja miałam ja podejmowałam tę decyzję z pełną świadomością mimo że nie było w moim otoczeniu osoby która y, popierałaby y, ten pomysł ja po prostu wiedziałam że w tej grupie nie ma już dla mnie przyszłości i musiałam podjąć takie ryzyko i, i postawić wszystko na jedną kartę. Miałam też świadomość tego, że może mi się nie udać i będę zmuszona zmienić zawód. Ale też wychodzę z założenia, że życie daje nam tyle możliwości, że nie można tkwić w czymś bardzo niewygodnym dla nas. Zmiany są potrzebne i zwykle te najtrudniejsze dla mnie zmiany. Przynosiły mi bardzo um, dobre skutki. Mhm. A propos zawodu, mówiłaś, że, że czasem trzeba mieć ten plan B, prawda? Albo powinno się mieć, a ty, jako perfekcjonistka, no myślę, że masz taki plan. No plan dzisiaj. B, co by było, gdyby się coś innego wydarzyło? Czy to w ogóle kiedykolwiek myślałaś o jakimś innym zawodzie? Myślałam, chciałam być nauczycielką od matematyki, na przykład. Nie wierzę. Tak. Nie wierzę. Jak ma się śpiewanie do matematyki? No podobno muzyka jest blisko matematyki. Nie wiem, czy to jest prawda, ale byłam zafascynowana podejściem mojego nauczyciela od matematyki w podstawówce, który był bardzo wymagający, ale bardzo konkretny. Mi się to zawsze bardzo podobało. No i, tak, no i też bardzo lubię matematykę do dzisiaj. I jak córka przygotowuje się do sprawdzianu z matmym, to ja jej pomagam. I kiedy przyszedł ten trudny moment wyboru zespół czy studia, zdecydowałam, że zostaję w zespole, na tym się koncentruję. To był trudny moment, szczególnie dla moich rodziców, którzy liczyli na to, że jako jednak zdolna uczennica będę kontynuować edukację, a ja zrezygnowałam i poszłam inną drogą. I to już mamy dwie sytuacje, znaczy dwie, o których tutaj no rozmawiamy jakby, pod prąd. Nie wiem, jakby było, gdybym poszła na studia. Może byłabym panią psycholog, może byłabym śpiewającą nauczycielką od matmy, kto wie, no ale. Może byś to dzisiaj podbijała Instagrama albo TikToka, żartuję oczywiście. Aniu, ale tak już. Ciągle człowiek musi się czegoś uczyć. Całkowicie już, już tak serio. Wspomniałam o zespole i o tym takim dosyć przełomowym momencie w, w twoim życiu, na pewno bardzo ważnym. Taki kolejny moment, który z mojej perspektywy, znaczy w moim mniemaniu jest przełomowy, to oczywiście jest to, jak podzieliłaś się informacją, że zachorowałaś. Jest coś takiego, co tak mi się wydaje, no, mierząc się z wieloma różnymi chorobami ze swojej rodziny, że czas się w tym momencie nagle zatrzymuje. Z tego co pamiętam, to twój, twój syn chyba był w takim, na takim etapie dorastania, więc też trudny moment ja dla dzieci. Siódmy rok. No Tak. I no, twoja córka była zdecydowanie, zdecydowanie mhm. młodsza. No właśnie, pytanie. Dostajesz diagnozę. I co się dzieje za nią? Dostałam diagnozę, kiedy jechałam po córkę do przedszkola. Odbierałam ją, więc miałam właściwie 10 minut na przerobienie tej informacji, wypłakanie się, pozbieranie i odebranie z uśmiechem córki. Udało mi się to zrobić. To jest ogromna adrenalina, oczywiście też wielki strach, ale ta adrenalina trzymała mnie przez wiele miesięcy. I chyba pozwoliła mi to też wszystko przetrwać jakoś sensownie. Mm -hmm. Wiesz, to jest też. No dzisiaj już patrzę na to z zupełnie innej perspektywy. Mija 7 lat, wszystko jest w porządku. Dbam o siebie, oczywiście kontroluję się i do tego też namawiam, ale ten moment był bardzo dla mnie trudny i pamiętam, jak śpiewałam ostatni koncert przed operacją. Mając świadomość, że może to być mój ostatni koncert w życiu, bo pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, no bo jednak rak tarczycy jest traktowany. Nawet lekarz mi powiedział, że jeśli mieć raka, to najlepiej tarczycy, bo jest w 99% uleczalny i to się wszystko zgadza. Natomiast bardzo często dochodzi do uszkodzenia nerwów, strun głosowych i tu już robi się problem. I. I to była taka moja największa obawa, właściwie. Że nagle możesz nie wykonywać tego, co, co kochasz, to tak? Oczywiście, Czyli nie być w tym zawodzie. Oczywiście. Ja się nie bałam o życie, ja wiedziałam, że tutaj wszystko pójdzie dobrze, ale też trafiłam na bardzo dobrego lekarza, który na świetnie mnie poprowadził, przygotował się do, do tej operacji, ściągnął specjalny sprzęt do neuromonitoringu. I mogłam się czuć w miarę bezpiecznie. Chociaż i tak po operacji czułam, że ten głos nie jest tak ustawiony, jak był wcześniej, i musiałam przejść przez rehabilitację, bo miałam niedowład lewej strony głosowej. Okazuje się, że on się trzyma do dzisiaj, ale nauczyłam się po prostu tym pracować. Mhm. Pytam o ten y, okres, bo diagnoza to jest jedno, a potem mm -hmm. przewartościowanie trochę swojego życia, będzie, kiedy jest się jednak wiesz, tak. w rozjazdach y, i człowiek jest skupiony na tym, żeby y, no właśnie wydawać kolejne płyty, tworzyć kolejne utwory, prawda, mm -hmm. koncertować i tak dalej. No przecież po coś to robimy, nie tylko dla siebie, ale również i dla swoich y, fanów. I nagle tak mi się wydaje, może, mi, y, jeżeli tak nie było, to, y, to powiedz, że jest takie zatrzymanie. A kto wtedy, oprócz twojej najbliższej, a inaczej, jak, jak twoje dzieci zareagowały, jak twój syn zareagował? Czy to była taka informacja, gdzie nie rozmawialiście? Rozmawialiśmy, generalnie poinformowałam moje dzieci. Myślę, że to był taki moment, że one nie miały jeszcze świadomości tego, co się dzieje. Być może trochę też jakby odsuwały te informacje od siebie, ale też no, dla moich dzieci najważniejsze jest to, że ja będę. Mhm. Więc no, tutaj nie było żadnego tematu, i, i starałam się jakoś sobie z tym poradzić sama. Ja też w pewnym momencie doszłam do wniosku, że to, co siedzi w mojej głowie, jest najważniejsze i ja muszę zacząć od tego, żeby poukładać swoje myśli. Bo wsparcie, które dociera w takich momentach od bliskich czy od fanów, ono jest bardzo ważne. Ale jeśli ja się poddam, to to wsparcie nie będzie nic znaczyło dla mnie. Więc zaczęłam po prostu od ustawienia swojej głowy, swoich myśli na taką walkę mm -hmm. i, i przetrwanie. To się myśli, udało. Czy w sensie priorytetów, tak, w życiu? Moje priorytety, bo to też jest bardzo istotne, moje priorytety nie uległy zmianie po operacji czy po diagnozie. Ja zawsze byłam bardzo skoncentrowana na rodzinie, a moja praca jest moją ogromną pasją, i bardzo się cieszę, że mogę, mogę to robić i, i nie muszę z niczego rezygnować. Bo dzięki temu też moje dzieci mają spełnioną i szczęśliwą mamę. Jedyne, co się zmieniło po operacji, to podejście moje do, do samej siebie. Ja po prostu nagle obudziłam się. Z z świadomością, że nikt za mnie mojego życia nie przeżyje, że jest jeszcze tyle do odkrycia, że muszę zadbać o siebie, o moje przyjemności, mhm. nie tylko gonić za za takim sprostaniem oczekiwań, oczekiwań, się. tak, mhm. tak. Więc pozwoliłam sobie na większą swobodę. A ta większa swoboda to w wykonaniu Ani to jest co? To są podróże, to są. Wiesz, to są nawet takie sytuacje, kiedy leżę chora i, w, i jestem zmuszona do odwołania koncertu, to nie jest obarczanie się winą, bo ja jako perfekcjonistka zawsze czułam taką presję i czułam, że kogoś zawodzę, że mój zespół nie będzie mógł zagrać koncertu. Więc dzisiaj wiem, że, że to są po prostu no sytuacje. Które są poza mną. Mhm. To są przyjemności, odkrywanie siebie na innych przestrzeniach, nauka języków, nauka tenisa, a to nawet nie chodzi o naukę tenisa, to są... O języku, to, że uczy się języka hiszpańskiego. Uczy się hiszpańskiego, włoskiego. Na... I teraz tyle pytań, że to prawda. Rafaela tak. Nadala. Tak. Znaczy, to była jakby no, inspiracja. On jest moim idolem. Zresztą zainspirował mnie też do nauki tenisa. Dzisiaj wiem, że nie nauczę się grać w tenisa, ale podbijać jest zawsze przyjemnie. Czy były pewne symptomy, które wcześniej, które. Bagatelizowałaś, albo nie dostrzegałaś, bo właśnie, bo muszę jeszcze zrobić to, muszę pojechać tam, muszę jeszcze zagrać jeden koncert, <noise> i tak dalej. Czyli dochodzenie trochę do takich pewnych, pewnych granic, aż organizm w pewnym momencie nie wytrzymuje. Nie miałam żadnych objawów choroby. Zresztą tuż przed operacją lekarz powiedział, że aż szkoda wycinać tarczycę tak ładną i tak dobrze działającą. Więc to nie były objawy choroby, ale pamiętam taki moment, kiedy graliśmy Sylwestra i ja straciłam głos i rano poszłam na śniadanie w hotelu i nie mogłam poprosić o omleta, bo, bo po prostu nie mogłam mówić. I wtedy dotarło do mnie, że przyjdzie coś, co mnie zatrzyma. No ta moja intuicja chyba jest dosyć mocna. Być może ten organizm mi coś Podświadomie podpowiadał. I pamiętam też ten moment, kiedy stałam pod prysznicem i stwierdziłam, że następnego dnia muszę iść na badania. Jako kobieta sądziłam, że zrobię badania piersi i to wystarczy. I to, i to było naprawdę niezwykłe, ponieważ pojechałam do lekarza pierwszego, którego wygooglowałam. Przyjął mnie przed pacjentkami. Bo stwierdził, że w sumie jest już w pracy, to może mnie przyjąć, i powiedział, że zrobił to pierwszy raz, kiedy leżałam. Zbadał mi piersi i powiedział: A jak już tak pani leży, to zbadam pani jeszcze tarczycę. I dzięki niemu, i dzięki tej decyzji, um, potem mogłam przystąpić do działania bardzo, bardzo szybko. Niektórzy mówią, że nie ma w życiu przypadków. Jak się okazuje, w Twoim, w twoim życiu również nie było takiego e, przypadku, bo też nie wiadomo, kiedy później byś wykonała kolejne badanie już na, na tarczyce, prawda? Albo takie dogłębne. Wiesz, Z myślę, że na tarczyce jeszcze długo bym się nie zdecydowała, bo, bo wszystko było w porządku. I też, jako że regularnie jednak się badałam, chodziłam na badania piersi, ale gdybym poszła do innego lekarza. To na tym by się skończyło. Tak, dokładnie tak. Więc jestem wdzięczna za to, że coś właśnie wtedy podpowiedziało mi, że to musi być ten dzień i, i ten lekarz. Co ci intuicja podpowiadała, jak byłaś jeszcze przed operacją? E... Hmm. Nie wiem, że sobie dam radę. Mhm. Mówię e... o tym powrocie do, mhm. do, do zawodu. Ojejku, powrót do zawodu to w ogóle była bardzo szybka akcja. Bo ja sześć dni po operacji z takim dużym plastrem na szyi pojechałam nagrywać jakiś spot zapowiadający festiwal. Bo ja po prostu lubię działać. Dzięki temu może mam mniej czasu na takie zastanawianie się nad, nad wszystkim. I zatrzymałam się dopiero po kilku miesiącach, kiedy pojechałam na terapię jodem i spędziłam pięć dni w izolatce. No i wtedy już nie było ucieczki od myśli i to był ten moment, kiedy pojawił się u mnie kolejny problem. Dotarło do mnie, przez co przeszłam i chyba też dałam sobie prawo na taką słabość, na, odreago na odreagowanie wreszcie tego wszystkiego, co się Jak wydarzyło. Jak udziałał się adrenalina? Tak, być może. Tak, no i wtedy musiałam poszukać pomocy. U psychiatry. A widzisz, a chciałam zadać Ci pytanie, czy najpierw była depresja, a potem była choroba, czy było y, odwrotnie? Już odpowiedziałaś. Mm -hmm. Dokładnie mm. tak było. Co było źródłem tego wszystkiego? Ten właśnie pęd, jak przepracowałaś to już w sobie, ten brak zatrzymania się, no bo ciągle gdzieś pędzimy, ciągle mamy coś tam do, do załatwienia. A nie potrafimy odpoczywać. Trochę mówię też przez pryzmat siebie, bo jest takie piękne słowo: równowaga. Mm -hmm. Uwielbiam je. Balans kiedyś było bardziej chyba modniejsze niż, niż, niż równowaga. Natomiast to łatwo wypowiedzieć, tak, a nie prowadzi prowadzić swoje tak. życie, tym bardziej, jeżeli ciągle się jest na jakichś obrotach, mm -hmm. prawda, i na jakiejś adrenalinie. A wiadomo, że scena taką adrenalinę mm -hmm. ciągle wytwarza. No to jest jak narkotyk. No tak, i ja tego bardzo potrzebuję. Pytasz o to, co wywołało u mnie ten stan lęku i depresji? Czy... Tak. Nie wiem. Myślę, że, że właśnie właśnie to, że dotarło do mnie, że to było bardzo trudne. I ja nie dałam sobie czasu na przerobienie tego wszystkiego. I i chyba wtedy też do mnie dotarło, że, że właśnie ta zewnętrzna pomoc, ona była bardzo. Oczywiście jestem ogromnie za nią wdzięczna, ale to jest tylko dodatek. To wszystko siedzi w nas i, i to my musimy sobie to wszystko przepracować. I ja po prostu chyba nie miałam na to szans. Mhm. I, I w momencie, kiedy do mnie dotarło, że mam prawo do tego, żeby jednak czuć się osłabiona przez to wszystko, co mnie dotknęło, Poczułam się osłabiona, ale na szczęście też wiedziałam, co z tym zrobić. Masz teraz takie momenty, gdzie pewne emocje, lęk albo strach do ciebie wracają, czy już potrafisz nad tym na tyle zapanować, że jak widzisz, że jakieś coś się zbliża, takiego, nie chcę nazywać tego kryzysem, bo to mm -hmm. tak dosyć poważnie i mocno, mocno brzmi, to, to potrafisz to zastopować. A może to higiena. Takiego bycia, w sensie funkcjonowania normalnego, codziennego, powoduje, że można się od tego ustrzec. Ja na pewno słucham swojego organizmu, i ym, po tym wszystkim, co, co przeszłam, jestem bardziej wyczulona na takie momenty słabości. I kiedy czuję, że mogę jeszcze spróbować sama sobie z czymś poradzić, to po prostu próbuję, ale wiem już, gdzie jest ta granica. Dzięki, dzięki temu doświadczeniu, ym, ale co też jest bardzo istotne i o czym no generalnie rzadko, nie wiem czy kiedykolwiek o tym mówiłam, już po operacji, kiedy. I, I to chyba było takie najtrudniejsze, bo pamiętam ten moment, kiedy razem z innymi pacjentkami, dziewczynami, byłyśmy kontrolowane i, i potem wypisywane do domu. I wszystkie dziewczyny po kolei wychodziły z gabinetu lekarskiego i mówiły: No, ja mam kontrolę tam za. Za rok, za dwa lata. No, tam jedna powiedziała chyba za, za 10 miesięcy. A ja wyszłam i miałam kontrolę za tydzień. I to było coś, co mnie um, jakoś emocjonalnie złamało, bo spodziewałam się, że też wyjdę i powiem, że za o, kontrola za rok. Okazuje, okazało się, że lekarz miał um, podejrzenia przerzutu, i musiałam przyjechać po tygodniu, żeby to skontrolować. Na szczęście okazało się, że to był fałszywy alarm, ale to mnie kosztowało bardzo dużo. I teraz jestem kontrolowana dość regularnie, pilnuję tych, tych, tych wizyt, ale dopiero po pięciu latach lekarz, badając mi tętno, powiedział, że wreszcie jestem spokojna podczas kontroli. Nie miałam nawet świadomości, że, że, że jestem cały czas poddenerwowana i boję się tego, co mnie czeka. No ale już. Nie przesiedlałaś moje pytanie, bo chciałam powiedzieć, jak teraz po takim czasie podchodzisz do tych wizyt, bo to jest niesamowicie duży stres. Niektórzy mhm. mówią, że to jest czekanie jak na wyrok. Tak. I niektórzy również, w zależności od tego, jak właśnie mają, jaką mają psychikę, nawet nie wiem, czy to jest związane z psychiką. Że żyją od kontroli do kontroli. Mm -hmm. Że też nie planują nawet więcej, nie potrafią poukładać sobie tego kalendarza może na dłuższy okres, niż właśnie do kolejnej, do kolejnej kontroli. Też miałaś taki etap? Myślę, że ktoś, kto nie przeszedł przez taką diagnozę i przez takie sytuacje, nie powinien oceniać tego absolutnie, bo każdy ma. No każdy ma swoją wrażliwość. Ja jeżdżę na kontrolę do Gliwic, i samo wejście do Instytutu onkologii jest bardzo trudnym doświadczeniem. To są tysiące pacjentów codziennie, którzy przechodzą przez trudne sytuacje w życiu i to się tam po prostu czuje. I nie da się tak przejść obojętnie obok tych wszystkich historii życiowych. Wiadomo, że no po siedmiu latach jest inaczej, mhm. ale, ale nie jest łatwo. Teoretycznie mówi się, że po pięciu latach już się jest zdrowym, takim całkowicie, całkowicie zdrowym. Czy masz taką myśl, czy jeszcze gdzieś zastanawiasz się, czy ona gdzieś tam inaczej, czy tej myśli, że to może się, że może być nawrót, odpukać, mhm. wyzbyłaś się takiej myśli, czy. Właśnie po tych siedmiu latach, jak minia ta granica magicznych pięciu lat? No tak się mówi. Ja, ja po prostu żyję i cieszę się moim życiem i korzystam z mojego życia, ale pamiętam, że na mojej sali leżała dziewczyna, która miała przerzut po dwunastu latach. Więc no tutaj no nie można sobie powiedzieć, że, oj, teraz. Teraz już będę zdrowa do końca życia. Po prostu trzeba o siebie dbać. Ale to jakby niezależnie od tego doświadczenia i od nowotworu tarczycy, po prostu trzeba o siebie dbać, trzeba się kontrolować. I, i ja, ja tego pilnuję. Mhm. Ale to doświadczenie mnie w tym wzmocniło, że ja naprawdę bardzo systematycznie chodzę na USG. I, I to nie jest tylko USG-tarczycy. To, to jest USG-. Zawsze się kładę i mówię: proszę mi badać całe ciało, doskonować całe ciało. Tak, to mniej więcej tak. Uh -huh. Ale uh. dzięki temu potem jestem spokojna. Rozmawiamy o tym, bo to też niesamowite, jak ten czas się zmienia i jak właściwie i nowotwór czy, czy inne choroby stały się takimi, bym powiedziała, teraz uh -huh. chorobami cywilizacyjnymi. Ja pamiętam, jak moja mama w 80 w 90. dokładnie roku po raz pierwszy przekroczyła próg onkologii, to była jedną z najmłodszych pacjentek, miała wtedy 30, może 3 lata, czy 2 lata. I wszystkie panie, które były, to były kobiety po 60. Mhm. roku życia. 63, 5 i tak dalej. Jak tak. potem miała nawroty i tak dalej, jak już później to wszystko się odnowiło i zaczęła przechodzić, to właśnie ona była jedną z starszych pacjentek, a pacjentki, które przechodziły i to po prostu były tłumy tak, na korytarzu, to lat 20, parę, 30 i yy, wzwyż. Yy, yy. Więc to też niesamowite jest a propos tego, dlatego też o tym też między innymi yy, rozmawiamy, że to jest taka Wydaje trochę... mi się, że na całe szczęście zmienia się świadomość i ludzie mhm. po prostu o siebie yy, mocniej dbają, yy, więcej mówi się o nowotworach, yy, więc te, te badania yy, mają. Częściej miejsce, ale jest też sporo takich osób, które boją się pójść do lekarza mimo objawów, bo boją się, że coś się im wykryje. No, takiego podejścia nie rozumiem, ale no każdy musi sam decydować o swoim życiu. Kończąc wątek już związany z kolejnym przełomem w Twoim życiu, czyli, chociaż jedno jeszcze pytanie mi zostało, bo powiedziałaś, że to nie było takie że tak szybko. Znaczy, też musiałaś włożyć w swo, swoją pracę w to, żeby dojść do, do swojej formy. Mówię o, mhm. o głosie. Długo musiałaś się rehabilitować, żeby, żeby odzyskać tą sprawność strun. Ja też nie miałam za bardzo czasu na to, żeby temu się poświęcić dłużej, bo miałam wtedy, świętowałam dwudziestolecie i miałam ważny recital, więc Kiedy musiałam się po prostu postawić na nogi. Na szczęście mam świetną nauczycielkę od śpiewu, która, która po prostu wykonała ze mną te prace, żeby, żebym wróciła do formy. To się udało, ale ja też staram się z każdego takiego wydarzenia wyciągnąć wnioski i jakąś inspirację na przyszłość. I dzięki temu, że, że wtedy miałam rehabilitację, do dzisiaj uczę się śpiewu, kształcę swój głos, rozwijam swoje możliwości właśnie z tą dziewczyną. Mhm. Więc nie ma tego złego. Mhm. Y Chciałam wrócić do Twojej płyty, ale zanim jeszcze wrócimy do płyty z cegieł US i do Twoich planów też na przyszłość, to nie mogę nie zapytać Cię jako mamę. No, masz już dorosłego syna, mhm. ale, ale córkę zdecydowanie młodszą, bo że ma 11 lat. O to, co generalnie dzieje się w przestrzeni publicznej, mówię generalnie o to, co się dzieje z dzieciakami o tą brutalizację języka, o te ostatnie wydarzenia, które, których jesteśmy świadkiem. Czy ty jako mama, jak oglądasz to, jak słyszysz o tego typu zachowaniach młodych ludzi, jakie tobie emocje w tym towarzyszą? Czy ty się boisz o swoje dziecko, mówiąc krótko? No pewnie, że się boję i, i, i troszczę i... No, nie wiem, co, co czeka moje dzieci, ale też staram się podejść do tego zdroworozsądkowo. Nie, nie nałożę nagle na moje dzieci klosza i nie jestem z tych mam, które zabronią wyjścia na imprezę, bo uważam, że to przynosi jeszcze gorsze skutki. Bardzo dużo rozmawiam z moimi dziećmi, rozmawiam z nimi szczerze. Z moją córką od najmłodszych lat poruszam. Również te trudniejsze, może mniej komfortowe tematy dla rodziców. Dzięki temu moja córka wie, że może przyjść do mnie z każdym problemem. Miałyśmy już nawet pierwszą rozmowę o seksie. Jest internet, więc do dzieci te wszystkie informacje docierają. I my, rodzice, jesteśmy od tego, żeby, żeby ten temat zgłębić, przybliżyć trochę naszym dzieciom. Przemoc. Jest mm, też takim tematem, który no, towarzyszy nam codziennie. Um, I wydaje mi się, że na tyle ile mogę. Na, na ile się da, no, po prostu ostrzega moje, moje dzieci przed um, niebezpieczeństwem, ale. Mm -hmm. Nie ja wiem, no, ustrzec pewnie do końca się też nie da, tak jak powiedziałaś, można pewnie e, rozmawiać, aczkolwiek mam takie wrażenie, nie wiem, może to jest jakaś fala, która idzie, ale ta brutalizacja języka, mam na myśli też i hejt, nie, 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 nie kończy taką przemoc stricte fizyczną, jest dosyć mocna i ona się po prostu wylewa na, na każdym kroku, również wśród młodych. E, tak, moja niech. córka, mój syn też, są jednak pod drugiej stronie barykady i nie wyobrażam sobie, że mogliby kogoś schejtować w sieci, ponieważ wiedzą dokładnie z czym, z czym ja się mierzę i z czym one się mierzą, kiedy ktoś leje błoto na mamę. No bo z tym dorastają i tak, tak było zawsze, z tym musiały się moje dzieci mierzyć. Mój syn nawet pamiętam kiedyś powiedział, że bronił mnie gdzieś tam na jakimś forum. Co jest bardzo miłe, ale też powiedziałam mu wtedy, żeby nie angażował się w takie przytyki, w takie rozmowy, bo to niczego nie wnosi, tylko będzie się denerwować. Ja, ja zresztą też od lat nie czytam komentarzy, żeby być zdrowsza psychicznie i to jakoś tak się udaje. Nie wiem, czy dobrze, no bo wiesz, no jednak trzeba śledzić komentarze i być na bieżąco, ale. Informacji może tak, a czy komentarze. Z drugiej strony, jakie to ma znaczenie? Oczywiście ten hejt się, powiedziałam, wylewa, no on też mhm. i mnie dotyka. I kiedyś ktoś mi powiedział takie mądre, według mnie mądre zdanie, bo powiedział mi tak, że ile jest tych komentarzy? No ja wiem, no nie wiem, z 30, ile mamy milionów, ile milionów ludzi mieszka w Polsce? O 30 parę teraz, tak. A, no to mówi. 30 do 30 tam, nie wiem, wtedy 8 milionów, no to jest nic. Więc nie, nie, nie chodzi o to, żeby nie przyjmować zdrowej takiej konstruktywnej krytyki, tak. e, prawda? No co ona innego, jest ważna, oczywiście. Ona jest ważna, ona też pozwala dalej się rozwijać i inaczej mhm. spojrzeć na pewne rzeczy, czy nie popełniać gdzieś tych samych błędów, a co innego. Takie opluwanie, i, 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 chociaż. Tak, ale też nie wiem z drugiej strony, jak u Ciebie to działa, ale ja nieraz mam tak, że przeczytam 30 komentarzy pozytywnych, jeden będzie negatywny. Który mi zostanie w głowie? Negatywny. Ten negatywny. No już chyba taką mamy naturę i, i, i tak to najczęściej działa, więc no staram się po prostu nie czytać, mhm. unikam stresu. No i czyli, czyli te myśli dobrze masz poukładane po tym, jak jak powiedziałeś, że że wszystko sobie po, też i pewnie po chorobie po, tak. poukładałaś. Bardzo mocno w ogóle zaangażowałaś się po chorobie, bo jesteś i twarzą walki z, z depresją i, i nie tylko, więc to też jest coś takiego, że nie chowamy to tylko w sobie, ale również dzielimy się pewnymi emocjami, żeby przestrzec przed. A to było bardzo trudne. Mhm. Ja nie chciałam z tym wychodzić do ludzi, nie chciałam mówić o nowotworze, nie chciałam do tej historii wracać, ale zrobiłam to na prośbę mojego lekarza, który powiedział, że. Profilaktyka jest ciągle na bardzo niskim poziomie w naszym kraju, i trzeba po prostu z tym wyjść, trzeba opowiedzieć, trzeba te, te, te trudne doświadczenia przekuwać w coś, coś dobrego, coś, co może kogoś zainspirować. A nie chciałaś wyjść z tym, bo chciałaś o tym zapomnieć? Chciałaś się od tego też trochę mentalnie, tak. psychicznie odciąć? Tak, tym bardziej, że pierwszego wywiadu dotyczącego choroby udzieliłam. Właśnie kilka miesięcy po operacji i wydawało mi się, że to już jest za mną, że już zdążyłam o tym zapomnieć, że to, te emocje się uspokoiły, a ja muszę do tego wszystkiego wracać. To był, to był naprawdę trudny moment, ale dzisiaj cieszę się, że to zrobiłam, bo docierają do mnie informacje, sygnały, że, że to jest inspirujące, że nawet w gronie moich najbliższych fanów. Udało mi się namówić ludzi do badań profilaktycznych, do osiągnięcia po pomoc psychiatryczną, więc to jednak wszystko było po coś. Mhm. Tego będę się trzymać. A, płyta z cegieł i, łez. i Jakie kolejne wyzwania, Aniu, przed tobą? Oprócz koncertów, bo to na pewno już masz zaplanowane. No właściwie przyjechałam do ciebie prosto ze studia, bo jestem w trakcie nagrania kolejnego albumu. To jest album poświęcony Markowi Jackowskiemu. Ja miałam przyjemność pracować z Markiem, poznać go bliżej jako artystę. Też jako człowieka spędziłam z moją rodziną dwutygodniowe wakacje we Włoszech u marka. I to, to był człowiek tak inspirujący i zasługuje na to, żeby, żeby to jego postać przypomnieć. Żeby celebrować te dźwięki, i nie mówić tylko o, o frontmance zespołu Manam o korze, która niewątpliwie jest ikoną i legendą, ale no zespół Manam tworzył też Marek Jackowski i należy mu się po prostu taki hołd, kiedy będziemy mogli wysłuchać. Płyta ukaże się w maju. Jestem w trakcie nagrań z moim zespołem. Praca idzie bardzo sprawnie. To już praktycznie niebawem. No mam nadzieję, że uda mi się też zaskoczyć. To jest trudny projekt, bo sięganie po piosenki doskonale znane i to nie będą tylko utwory Manamu, ale też utwory Marka Solowe. Sięgnę na tej płycie też po utwór, który pojawił się na mojej płycie. Na, na Płycie Życie jest w porządku. Znalazła się kompozycja Marka Jackowskiego z tekstem kory. Zapytaj mnie o to, kochany. Ale ten projekt jest o tyle trudny, że chcemy go z moim zespołem pokazać jednak w innej odsłonie. Bawimy się tymi dźwiękami, jednocześnie zachowując melodykę, estetykę, ten ciężar tych utworów. Ale mamy naprawdę dużą frajdę. Trzymam kciuki. Dziękuję.